Dawaj, tak szybciutko. Szybciutko, no dobra, postaram się, nie wiem, czy ty dasz radę szybciutko. Artur Szpilka po pierwszej konferencji prasowej promującej twoją walkę z Łukaszem Różańskim. Trochę byłeś zły, Łukasz zresztą też, te 8 dni dłużej. Co to zmieni w swoich przygotowaniach? Stary, kolejne kurde ciężkie sparingi, kolejne, wiesz, jakby to było szybciej, to bardziej bym się cieszył, bo już byśmy zaczęli wychodzić na luz, no ale stary, no tak jest, no to są rzeczy, tak jak mówię, niezależne ode mnie, no i tyle, no. Już nie... Ale akurat to można zrozumieć, prawda? Ci kibice będą potrzebni. Tak, oczywiście uważam, że wiesz co, nawet czy kibice będą potrzebni, kibice są potrzebni widowiskom sportowym, kibice robią fajną atmosferę, kibice dają emocje, kibice też cię podnoszą na duchu, kiedy jest ciężko i kibice też dają ci takiego powera. Ja to mówię, piąty, jak to się mówi zawsze? Może 12 zawodnik? 12 zawodnik, właśnie, dokładnie. Słuchaj, no... Tak, słuchaj, a ty akurat chyba waki nie będziesz tak dużo dusił, prawda? To raczej z tą wagą to raczej Łukasza będzie problem? Nie, dlaczego? Jak on ma już limit? Wygląda szczuple, rzeczywiście nie wiem, ile on waży teraz. No, mówił, że limit, ja nie wiem, ja mam jeszcze parę kilo do zrobienia. Ale jak ty robiłeś dużo niżej, to akurat te 116? Robiłem na innej zasadzie, robiłem wodą, piłem 12 litrów wody dziennie, a ja już tak nie chcę robić, bo po prostu bardzo się odwadniałem, mój organizm wysikiwał, ja w nocy wstawałem, nie mogłem spać, bo cały czas sikanie. Także już tego tak nie robię, będę dusił wagę na zasadzie, jakby dusił Janek Błachowicz czy Michał Cieślak, bo z nimi rozmawiałem. Właśnie, bo ja pamiętam, rozmawiałem kilka tygodni po twojej walce z Radczenką i tam właśnie mordziłeś na to, że źle zrobiłeś tą wagę, że inaczej będziesz robił teraz. Nie robiłem nigdy, wiesz, ciężko mi powiedzieć, zrobiłem ją... Ale do cruiser chyba robiłeś, nie? W tych starych czasach. Ale nie, to tam, to były kilogram, to wiesz, na zasadzie takie jak to, a tu nie. Wiesz, to było dla mnie pierwsze nowe doświadczenie, ja nie miałem, ja się nie źle nie czułem, żeby to było jasne. Ja czułem się bardzo dobrze, razem z Jackiem Feldmanem zrobiliśmy kawał dobrej roboty, tylko jest inna rzecz. Ja po prostu spadłem strasznie tu z masy ciała, ręce tyle nie ważyły. Ja cię o to spytałem, bo ja cię pamiętam z motorki, bo ja mam już ponad 40 lat, boxer Rorke ma 16, a ty się tak trochę obruszyłeś na mnie, bo ja cię zapytałem, że te twoje rączki są trochę chude w porównaniu, że przypomnę, a ty wtedy tak mówiłeś, że czujesz się jak dzik, no i tego nie było po tym ringu. Czułem się jak dzik mentalnie, na zasadzie, wiesz, miałem energii dużo, bo byłem szczupły, ale jak już przyszło, te ciosy nie ważyły, teraz czuję, że ta ręka waży, że wiesz, że to jest po prostu ciężkie, no trafisz, no to czuć, no, a wtedy tego nie czułem. A propos tego kuksanca, który właśnie dostałem w rękę i tego, co mówisz, rozmawiałem z Marcinem Siwym, który jest jednym z dwóch głównych w tym momencie sparring partnerów, tam się na chwilę pojawił Piotrek Łącz, ale chyba szybko wrócił do domu. Dlaczego nie nadawał się? Nie, że się nie nadawał. Trener po prostu chciał... Piotrek jest zupełnie innym zawodnikiem. I tylko tyle. I tylko dlatego. Dobra, jak w ogóle usłyszałem o tej walce, to od razu pomyślałem, no wiadomo, że będzie dzwonił do Marcina. Do Siwego, bo to jeszcze lepiej brzmi, do Siwego będzie dzwonił. I rozmawiałem z Marcinem, on mówi, to no, Andrzejczyk to tam dociska, nie tylko Artura, także nas. Tak, trener jest super człowiekiem i naprawdę na właściwym miejscu właściwy człowiek. Też nie wiedziałem. Widzisz, życie pokazuje nam cały czas różne rzeczy. Że człowiek, którego kiedyś na przykład no nie za bardzo darzyłem sympatią. A to przez Krzyśkę Zimlocha czy osobę? Przez Krzyśka, przez nasze tam perypetie. Dzisiaj kurde jest moim trenerem i jak ktoś mi kiedyś powie, że nie, nigdy nie mów nigdy, to powiem mu, przytaknę mu, powiem dokładnie stare, nigdy nie mów nigdy. A czy ta postrosyjska szkoła, czy Andrzejczyk przypomina Fiodora Łapina w jakichś tam aspektach? Ja im to mówię, obydwoje się z tym nie zgadzają, nie lubią tego porównania. I Fiodorowi opowiadam o trenerowi Andrzeju i Andrzejowi opowiadam o Fiodorze i tak naprawdę jeden i drugi nie lubi tego porównania. Nie wiem dlaczego, ale mają naprawdę dużo ze sobą wspólnego. To nam mówią w redakcji, że jestem do Mariusza Serafina podobny i on się na to obraża, ja też na to obrażam. Tak to bywa. Ja uważam, że jestem ładniejszy, on to samo mówi o mnie. Słuchaj, dużo ludzi mówi, że to jest taka walka bardzo łatwa do przewidzenia, że on w ciebie wchodzi i cię atakuje, a ty uciekasz na nogach i unikasz tych zwarć. Na dobrą sprawę niby wszystko wiadomo, ale tak się zastanowić. No przecież ty nie możesz uciekać. Ty musisz walnąć kilka razy w łeb, żeby on poczuł tą siłę, żeby tak sobie nie hasał, prawda? Ty nie możesz się zatrzymać. Nie chciałbym gadać o tym, co ja mogę, co nie mogę, albo co ludzie uważają w nosie, to mam. Nie chodzi o to, że ten pojedynek nie jest wcale taki oczywisty, jak ludzie twierdzą. No, jak każdy pojedynek na takim... każdy. Ja jedną rzecz chcę przypomnieć. Ja nie chcę tutaj, broń Boże, pokazywać, mówić to. Stary, walczyłem naprawdę z dużo zawodnikami na świecie, walczyłem w każdym i wiem, ja już wiem, z czym to się je i uważam, że akurat Łukasz jeszcze tam nie był i po prostu będzie miał okazję się o tym przekonać i tutaj nie jest na zasadzie, że wywyższam się, chcę mu pokazać, czy ja mówię, o tak, nie, ja po prostu znam swoje możliwości, wiem, jak to wszystko wygląda i tyle i czekam do którego? 30? 30, tak, a wiesz co, rozmawiałem na
sensacyjny sposób, że to niedziela, ale uważam, że to też fajna rzecz, bo niektórzy ludzie właśnie w sobotę robią coś, a niedzielę mogą przyjść na galę i zobaczyć. Szczerze mówiąc, też tak uważam. Rozmawiałem z Grzyszkiem Proksą na Mistrzostwach Świata o tej walce z Grzyszkiem, tak? I on mówił, w sumie obaj do tego doszliśmy, do tej konkluzji. Pytanie, ile Artura Szpilki zostało z Artura Szpilki? I to będzie decydujące w tej walce. Mówię, bo nawiązuję w sumie do tego, co powiedziałeś o tych poziomach, że ty byłeś gdzieś tam, Łukasz tam nie był. Że to na zasadzie przechwalania się. Ja wiem, tylko że chodzi o... Oczywiście, ty byłeś z Wilderem w ringu, z Chisorą, tak? Uwierzcie mi, że naprawdę Chisora, Mike Molo, kurwa, to takie konie, że masakra, wiesz, i można mówić, ta waga ciężka, ja naprawdę nie zatrzymywałem się, nie wybierałem sobie, tylko ja chciałem wyzwań i dobrze o tym wiesz. I nikt mi tego nie odmówi. I tyle. Ja myślę, że nikt rozsądny akurat ci tego nie odmawia, tak? Można te internetowe komentarze podzielić na te rozsądne i nierozsądne. Jeszcze jedna rzecz. Rozmawiam z Łukaszem, z Marcinem Siwym o tych sparingach z tobą. Zawsze prywatnie się mówi to, co się naprawdę myśli, tak? I Marcin powiedział tak. Nie wszystkie sparingi są super, ale ma Artur przebyski, to po pierwsze. I jak ma przebyski, to jest naprawdę mocny. A po drugie, on bije naprawdę mocno. I mówi o ciosach na splot, że to boli. No i spoko, ja to mówię, Marcin jest super fajnym gościem, który przyjeżdża tu robić robotę, ja robię swoje, a nie jestem tu od tego, żeby rozmawiać o sparingach czy o walce. Poczekajcie spokojnie do tego 30 i tyle. Uważam, że stary, oglądasz boks już kupę czasu, sam zajmujesz się tym portalem bokserskim, więc czy możemy sobie wymarzyć fajniejszą walkę na razie, na dzień dzisiejszy? Tak, z Krzyśkiem Odarczykiem. No tak, ale to jest inna w ogóle jeszcze walka. Inne aspekty są, tak? Inne aspekty, tam są bardziej aspekty prywatne. I ja też uważam, że ta walka byłaby kozacka, ale dobra, pominijmy to. Spotykam się z zawodnikiem niepokonanym, który ma te walki przed czasem. Alberta Izu ma na składzie. Na przykład. I wiesz, i walczy u siebie w Rzeszowie. Mam sobie coś do udowodnienia i on też, więc takie walki są zawsze inne. Tutaj podałeś Krzyśka Włodarczyka pod względem popularności, pod względem jego... Właśnie niechęci też trochę. Tak, niechęci, ale... Gdzieś już przegraną ma, już ten wiek swój też jest jakiś jest, ja nie lekceważę, tylko ja mówię. A tutaj wychodzi zawodnik, ja to tak nazywam, taki krzepki kogucik, który będzie chciał pokazać swoje i ja tak samo, więc na tej zasadzie. Że... Tym bardziej, że, sorry, że ci wchodzę w słowo, tym bardziej, że tak Maciek Miśkin to tak zapromował, że ten Izu już był taki skończony, ale Izu jak tym huknął, tym prawym podwrótkiem, no to generalnie, tak jak już powiedziałem dzisiaj, że tak na 20, to 19 by się pewnie przewróciło, a Łukasz to ustał i zaraz atakował. Dokładnie, była chwilę przestoju po tym podbródkiem wrzuciłem. Ale to było oczywiste. Ale przestoju na zasadzie takiego ten, ale tak, to jest walka, to pokazuje. Oczywiście wiele osób może mówić, że Izu to nie był ten Izu, ja też tak uważam, ale nie można zabierać tutaj laur właśnie Łukaszowi, który wyszedł i zrobił swoje. Ja twierdzę, ostatnie pytanie, bo się śpieszyłeś, więc w sumie cię wyciągnąłem z korytarza. Ja twierdzę, że Artur Szpilka musi wejść w ten pojedynek, potem sobie może uciekać, ale ostro, żeby Łukasz poczuł tak trochę respektu dla Artura Szpilki i tych jego ciosów. Dziękuję. Ale podzielasz moje zdanie, tak? Ja nie podzielam, ja po prostu czekam na walkę i tyle. Dzięki wielkie. Dzięki. Też tak uważam.